Ja nie mogę, co to się tu stało? O kurde! Czy ja mam to nagrane? Się nagrywa? Kurde, co to był za kąt? Zobaczmy, co tam ludzki porobili z nowych motywów graficznych z marki Asus. Szukamy i uwaga, jest Asus lepszy z ostatniego odcinka. Jest Asus zrobiony przez NX Arcade, czyli dzisiaj będziemy używać tej naklejki na nowym samochodzie, który zaraz wybiorę i spróbujemy go zrobić na driftowóz. Jaki to będzie wóz? Nie mam pojęcia. A będziemy losować z salonu. Właśnie tak myślałem, czy czasami nie losować z moich samochodów już dostępnych jakiegoś gościa, który by był ciekawy do driftu. I na przykład tutaj mamy sobie Ariel Atom 500 V8. Ciekawe, jakby na nim się driftowało. A dzisiaj... O, shit! Czekajcie, czy ja go czasem nie robiłem? Ale właśnie chciałem coś takiego lekkiego. Wylosowało się. Mam go zresztą w garażu, więc nie musimy go kupować. Caterham R500 z 2013 roku. Jest w klasie A. Ja muszę... Nie no, trzeba go ulepszyć. Wiem, że samochody z małą... 3-litrowa V8. 3 litry to nie jest jakoś bardzo dużo, nie? No do Caterhama chyba nic większego nie wejdzie. Ale od razu robimy sobie swapa. Ja wiem, że ten samochód nie był zbyt wydajny, jeśli chodzi o moc. Ciężko było go opanować i ogólnie jest super lekki. Waży 500 kilo w standardzie. 500 kilo samochód. Wybierzmy jakąś ciekawą felgę. O. Może coś takiego. Albo to. Ta wygląda spoko. Jeśli chodzi o spoilerowanie... ale bardzo ciekawy ten spoilerek jest. Myślałem, że jakieś taka mała ławeczka zostanie dodana tak z przodu, ale... Bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się. Podoba mi się ten kolor. Spróbujmy. No i jeszcze musimy oczywiście zastosować tutaj specjalne malowanie. Może będę musiał zmienić kolor na jakiś jaśniejszy, bo z tego co widziałem, ta naklejka jest czarna. Tak, to jest czarna naklejka. Dodajemy ją. Nie wiem, czy będzie dobrze widoczna. O, no i fantastycznie, moi drodzy. Mamy gotowe. Widać coś tam, nie? Ślady tych opon też są w miarę widoczne. To wygląda tak, jakbyśmy mieli specjalnie zabezpieczony ten bagażnik, albo że ten ślad opon wygląda, jakby to była część bagażniku. Dobrze. Lekki samochodzik. Pada deszcz. I mamy tu właśnie nie wiem nawet ile mocy. Nie sprawdziłem. To nieważne, ten samochód nawet jakby miał 300 koni mechanicznych, to i tak by był koksem, bo jest mega lekki. Tutaj w zasadzie nic nie ma oprócz kokpitu. To jest jeżdżący kokpit. Zobaczmy, jak bez żadnego tuningu tym się w ogóle jeździ, czy może już to jest driftowóz. Nie robiłem nigdy takiego samochodu, ale podstawowe rzeczy do driftu mamy, czyli napęd na tył i silnik z przodu. To jest to, co... Sprawiasz, o shit. Pamiętam, że ten samochód ciężki był w opanowaniu i nigdy nim nie jeździłem w Fordzie. Zawsze mnie zarzucało i nie mogłem go opanować, ale to było na samym początku, kiedy jeszcze nie umiałem za bardzo grać w tę grę, a tym bardziej tuningować tych wszystkich samochodów. Wiem na pewno już teraz, że mocy ten samochód ma zdecydowanie za dużo, ale to jest wyzwanie i spróbujmy coś z nim zrobić. Czy damy radę nim podliftować? Jak widzicie, zainstalowałem też klatkę bezpieczeństwa. Nad głową moja piękna Asuka ma taką właśnie klatkę, żeby jej się nic nie stało. Bez kasku jeździ w takim samochodzie w taką pogodę. No dobrze, samochód jest nadsterowny i to konkretnie. Dodanie mocniej gazu kończy się wpadaniem w poślizg, zwłaszcza na deszczu. Okej, mogę sobie bić brawa, bo właśnie udało mi się w miarę czysto przejechać spory kawałek drogi jadąc 230. O. Trzeba zrobić tuning driftowy. Shit. Zrobiłem tuning driftowy, ale jest... Człowieku! Ja wiem, że pada deszcz, ale mimo wszystko i tak powinniśmy w miarę oponować tą chórę. I myślę, że jedynym ratunkiem dla niej teraz będzie zainstalowanie napędu na 4 koła. To jest ostatnia deska ratunku dla tego auta, jeśli chodzi o zrobienie driftowozu. Bo nie można ruszyć z miejsca. Ja wiem, że ten deszcz, może ten deszcz dużo przeszkadza, ale są samochody, które naprawdę dużo lepiej się zachowują, nawet mimo deszczu. I tutaj da się wchodzić ten ślizg. Widzicie, że jakoś nawet mi to idzie. Jest to bardzo ciężkie.
I żeby, o właśnie, i bardzo łatwo jest go przesterować, tak? Bardzo łatwo, właśnie trudno go nie przesterować. Leci od razu na bok, koniec, no. Okej, okay, mamy dużo, dużo lepszą trakcję. Samochód jedzie w prostej linii. Pytanie tylko, czy będziemy... O, shit, tu nie ma hamulców. Jeszcze nic nie ustawiałem tam. Ale samochód bardzo, bardzo dobrze przyspiesza, nawet za dobrze. Poza tym ten samochód nigdy nie będzie miał napędu na 4 koła, no bo z przodu, zobaczcie, no tam nie ma żadnych tam, jak to się nazywa, żadnego wału napędowego, dobrze to mówię? No nie ma tych, czy to półośki? Pamiętam, no wały napędowe, to od przodu, od kół, jak to się nazywa, w komentarzach napiszcie profesjonalnie. Tak czy inaczej, tutaj tego nie ma, tu nie ma jak tego podłączyć, no, to by musiało jakoś, zawieszenie nawet na to nie pozwala, what the fuck. Ale no, w tej grze dużo rzeczy jest możliwe i możliwe jest zrobienie czegoś takiego. I teraz, żeby nam było fantastycznie, to musimy zrobić jedną rzecz. Tutaj musimy dać na tył przyspieszenie pyk i zwolnienie pyk. Ustawimy sobie na tył, powiedzmy tak na 80%. I naprzód dajmy sobie zwolnienie też na tak na 75%. Tak, żeby ten tył jakby trochę blokował. Nie wiem, czy to będzie dobrze działać. Mam nadzieję, że tak. A przyspieszenie nam zależy, żeby właśnie. Dajmy tutaj, spróbujmy może z takim ustawieniem. 20 do 75 naprzód, na tył. I 80% na tył ten, nie? No i fajnie. I teraz zobaczymy, co się stanie. O kurde. Ale zbiera ten przód. O kurde, ja bym całkiem ten przód wyłączył. Ale wariat. Ja pierdzielę. Ale leci pierdzielony. Ja to muszę tu powtórzyć. Jaką szer... To znaczy tak, ciężko go utrzymać bokiem, no bo on łapie przyczepność teraz, nie? Dosyć szybko. Może gdybym coś tam z dyferencjałem jeszcze pokombinował z przodu, bo czuję, że ten przód za mocno zbiera trochę. Ale śmieszne to jest. Śmiesznie jak on leciał, tylko trudno go w tym ślizgu utrzymać, to jest problem. No dobra, jedziemy znowu. Ty, spaduwa! Na czołówę jechał, gościu. Ale rzuciło! O kurde, co za tym! Ale zabaweczka. Ciężko trochę się utrzymać na tej drodze, ale jak się wejdzie w odpowiedni flow, to jest okej. Okay. Trzymaj się, ziomek! 98 tysięcy lekko weszło, nie? O, tutaj ktoś ma rekord w ogóle. 122 tysiące. Ja myślę, że tym samochodem spokojnie tutaj damy. Tylko trzeba dobrze wejść. Co to było? Widzieliście jaki kąt? Ja nie mogę, co to się tu stało? O kurde! Czy ja mam to nagrane? Się nagrywa? Kurde, co to był za kąt? Tutaj taki przegięty, ja myślałem, że na 100% przesteruję. Zobacz, to jest 90 stopni! Ja to z tym Nissanem, zobaczcie. Na żyletki się wyminąłem. Patrz, jak on z trójki w ogóle rusza. Dziewięćdziesiąt tysięcy i w ogóle. Tutaj z tym Skyline'em się ścigałem. Właściwie tamten to jest bardziej samochód do driftu niż to. To już nie jest samochód, to jest to. A właściwie, to jestem ciekawy, ile my tu będziemy w stanie tym samochodem osiągnąć, bo ja coś czuję, że on jest jakimś kurde koksem, jeśli chodzi o w ogóle przyspiesz. Zobaczcie. 340... Nie mogę w ogóle skręcać. Puszczam gaz.
i nie mogę skręcać autentycznie. Tu by rzeczywiście przydał się ten spoiler, o którym wam mówiłem wcześniej, że był fajny, ale z napędem na tył, z takim silnikiem nie podchodzić, naprawdę. Tylko napęd na 4 koła ratuje ten samochód. Jako tako da się nim teraz driftować. Chociaż ten drift wygląda bardzo śmiesznie, to pojedźmy sobie jeszcze na moją ulubioną strefę driftową. Zobaczcie na to. $108,000. A myślę, że ten samochód potrafi coś więcej. Tutaj mam chyba 170,000 nabite. Nie, 139,000. Z tym, że to auto na... To jest kurde wariat. Ja pierdzielę, driftuję tutaj przez dłuższy czas teraz. Próbuję zrobić jakiś fajny wynik. Co? Jak on poleciał? Kurde, jakby nic nie ważył. Nie wierzę. Jakby stan nieważkości księżyc, grawitacja na księżycu. Dobrze, spróbujmy teraz. Ech, kurde! Zobaczcie do tego zakrętu, 88,000. Jakbym pocisnął dalej ten flow, to może byłby rekord. Ja myślę, że rekord dam radę osiągnąć w ogóle tym samochodem. Bo on robi takie przegięte kąty. Zobaczcie, 116,000, ale do zakrętu miałem 88. Ja nie mogę. I zobaczcie tutaj, to jest dla niego. Tutaj to jest skocznia, to dosłownie... Za każdym razem! To jest niesamowite, co ten samochód robi, kurde. On na tym pierwszym zakręcie bardzo dużo wali punktów, bo on praktycznie nie przesterowuje i tam możemy na full prędkości jechać, o tutaj sobie. Na full prędkości można sobie jechać, bo trzeba odpowiednio w ten zakręt wejść, nie? To nie jest trudne, żeby się tego nauczyć, bo bardzo szybko można. Kąt driftu regulujemy ręcznym. Podczas driftu nawet. Jeśli chcemy skręcać, to używamy ręcznego. Bo samym skręcaniem nic tutaj nie ogarniemy. Ten samochód jest jakimś potworem pod tym względem. O, fajnie. Co to było? Na jednym zakręcie 51,000. Kurde! Moi drodzy, dajcie znać, co myślicie o tym samochodzie. Zróbcie sobie takiego driftowoza przegiętego. Fajna zabawa jest. Oczywiście to jest totalnie nierealne, żeby... Znaczy, może jest tam w jakimś stopniu realne, ale... Zachowuje się dziwnie to auto, no i bardzo dziwnie. Dawajcie, ostatnie podejście to jest uzależniające, nie? Prosto na mnie, co za typ! A i zawsze w tą stronę. Co ty chcesz tutaj? Gdzie ty chcesz tu jechać? Tu nic nie ma! Zawsze go tu ciągnie, kurczę. Ty nie jesteś do offroadów, ty masz, nie wiem, pół milimetra prześwitu. To nie dla ciebie, panie Caterham. Ja was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.